Hejka, tutaj Zacha. Słuchajcie, Nitashi napisał do mnie i do magistra, że ma jakiś temat. Chciałby pogadać, żeby może gdzieś tutaj zamieszkać, w tym oto bloku. Więc sami zobaczcie, co się zadziało. Ja bym chciał wam tylko przypomnieć o zostawieniu lajka, suba i komentarza. Zapraszam! Chciałem sobie wynająć piętro w wieżowcu SKKF-a, bo słyszałem, że on tam ma apartamenty, ale ma cały zajęty. I tak wpadłem na może głupi pomysł, że może zapytam się was, czy byście mnie przygarnęli jak takiego zbitego pieska, który podchodzi teraz pod drzwi i płacze na jedno z waszych pięterek w hotelu. Czy dałoby radę? Zaraz przygarniemy nowe zwierzątko. Myślę, że to jest realne, Nitashi. To czekaj, ja tu muszę przylecieć się pojawić. Zobaczmy, jak ty wyglądasz. Zobaczmy, jak on wygląda. Jak ten chłop wygląda. Oj, chudo, chudo, biedno. Bieda, bieda. Szczepiony przeciwko wściekliźnie. Powiem wprost, chłopaki. Ostatnio, jak dobrze wiecie, doszliśmy do pewnego porozumienia i obiecaliśmy sobie pakt o nieagresji na święta. Żeby był świąteczny, cudowny klimat. No było coś takiego omówione. No i postanowiłem to wykorzystać. No, chciałem was poprosić o przygarnięcie mnie do waszego hotelu. Ja mogę zapłacić, ale powiedzcie mi ile, jak, za co, nie wiem, cokolwiek. Ile posiadasz? Nie no, zostawcie mi coś na wojnę magazynową. Pokaż mi swoje towary. To jest ekskluzywna dzielnica. Dokładnie, zobacz, zobacz, bardzo. Dobra, nie, dobra, jest ja się... Zobacz, dobra, ja zobacz, jacy są mili sąsiedzi. Zobacz, jacy... No widzę, nie ma żadnych. Widzisz? Jacy mili? Nie przeszkadzają. Magister, czy ci sąsiedzi przeszkadzają, czy nie? Nie słyszę, zero hałas. No właśnie. Ja was nie będę oszukiwał. Czy ci, magister, czy ci sąsiedzi przeszkadzają, hałasują po 22? Ani trochę, jest no właśnie. Bardzo ze nas. No dobra, nie no, to rzeczywiście macie rację, jest ekskluzywnie, macie rację. Już nie przeszkadzają. Już nie przeszkadzają, okej. Okay. No właśnie. Jedyny dźwięk, który się tutaj pojawia, to jest dźwięk mechanizmów, który oznacza pieniądze. Bardziej okay, diamenty. Dobra. Powiem tak. Mogłbym być oszustem i przed nagraniem odcinka odłożyć sobie część diamentów, żebym mógł sobie coś zaoszczędzić, ale nie zrobiłem tak. Bo ja jestem uczciwym człowiekiem i sądzę, że wy też jesteście uczciwi. Kładę mojego shulkera, a wybierzcie ile chcecie. Bierzcie ile chcecie. Może ci trochę dorzucić. A mógłbyś? Przydałoby się na wojnę magazynową. To robisz o. Teraz tak. Dobra, mów co mam zrobić. Bierzesz tego shulkera do ręki. Co ten magister robi? I robisz dokładnie tak. Co robi? Pa, jaki chłop? Nie. Mogę powtórzyć, jeśli też instrukcja były proste. Mówię, bierzesz shulkera i robisz... Nie. Chcesz jeszcze raz chłopaki, powtórkę? Chłopaki, to jest mój cały zysk z wieżowca i cały zysk z wojen magazynowych. Dla nas to jest dniówka. Ale powiedzcie mi, czy ja będę miał u was jakąś możliwość to później odrobić, żebym miał na wojny magazynowe? Słyszę, mamy pewien obóz pracy w budowie. Dokładnie. Nie będę mógł to odrobić. Oczywiście, kopiąc diamenty i kobla. Tak poważnie? Kopiąc obsydian. Tak. Chłopaki, to jest 2 miesiące mojej gry. 2 miesiące. Łap do rączki. 2 miesiące. Popatrz, jaki to jest ładny budynek. No właśnie, zobacz. Dobra. Piękny. Nawet gołębie tutaj latają. Nie patrzę na to. Hello darkness, my old friend. Poleciał? Dobrze. Nie. Nitashi, myślę, że wykonałeś pierwszy krok. Gratuluję ci. Poklepię cię po ramieniu. Bardzo to dobrze. A ja ciebie. To jest pierwszy krok. To jest dopiero pierwszy krok. Aha. Proszę bardzo, super. To jest drugi krok. I co ja mam? Zasady. Autorstwa Zacha Chai. Dobra, uwaga. A mógłbyś ty magicznie swoim takim lektorskim głosem? Będę wdzięczny. Ty masz taki lektorski głos, będę bardzo wdzięczny. Zacha, serio nie dałeś tej obrazków do tej książki? Nie no, słuchaj. Szanujmy się. Czy ty chciałeś zasady w formie obrazków?
Ale przecież... Nie ma obrazków, to nie czyta. Magister nie czyta książek bez obrazków, dokładnie. Aha, no to ja muszę chyba. No dobra, to daj. No dobra, no to uwaga, czytam. Regulamin domu wielkiego obsydiana. Zabrania się oddychać, zabrania się spać, zabrania się prankować, zabrania się hałasować po 22. No jakby nie oddychając, już nie można hałasować, więc spoko. Zabrania się hałasować przed 22, okej. Okay. Zabrania się irytować innych mieszkańców. Zabrania się bycia miłym. Zabrania się bycia niemiłym. Zabrania się oszukiwać. Zabrania się subskrybować buraczka czy buraczka. Powiedz mi, czy... Poczekaj. Czy ty właśnie wyrzuciłeś stack bloków diamentów? W sensie, tak? Tak, wyrzuciłem. Nie, po 2 sztuki wyrzucasz dla beki. Nie, to były całe steki. Ja pierdzielę. Dobrze. Panowie, teraz sobie tą książkę przywłaszczam, ale błagam, czy możemy pójść na jedno ustępstwo? No jedno. Jedno. Czy mogę jeden punkt tej książki wykreślić? Tak, tą kropkę na końcu. Zabrania się prankowania? Nie ma opcji. Nie ma opcji. Zabrania się oddychać, bo ja chciałbym tu żyć, mieszkać. A my z magistrem wychali... ciągle na wydechu. Zobacz. Tak? Zobacz, jaki on zielony jest. Właśnie widzę, jak ten zielony się zrobił. O kurde. Mam piękne zielone oczy. No dobra, chłopaki. Mogę chociaż zobaczyć, co kupiłem za mojego całego szulkera diamentów w lawie? Proszę bardzo. Dobra. Magister, prowadź do piwnicy. Ja myślę, że na górze. Tam. A, chciałeś kupić mieszkanie w stanie deweloperskim. Tak, ja chciałem na górze lokal deweloperski, bo mówiliście, że wasze podziemia są niedostępne dla ludzi, bo ja chciałem do podziemia, ale powiedzieliście kiedyś, że nie, że to jest niemożliwe. Możemy się dogadać. No dobra, no to lecimy na górę w takim razie. Buty wytarte. Tak, oczywiście. Nie widzi pan, jak ja mam błyszczące, piękne buciki? Może być. W gówno wdepłem, o Jezus. Proszę zdjąć. Zahamowiłem ci, żebyś nie srał po krzakach. Dobra, chodź na górę lepiej. Dobra, idziemy. Otóż w naszym budynku nie ma schodów, oprócz tych, co są tutaj, tam na dole. Trzeba iść. Okej, tędy, tak? Dobra. Tak, to jest specjalnie. Zignoruj te wszystkie komory na boku, to ja są bardzo... Ja nawet nie patrzę na te komory. Proszę się nie interesować. Nie interesuję się w ogóle. To jest pewna wytwórnia dóbr. Rozumiem. Widzisz te skrzynki? Tak, wydaje mi się, że chyba nawet ją poznaję. Właśnie ich nie można otwierać. Aha, no to okej. To skoro nie można, to całe szczęście, że ich nie otworzyłem. Jak widać, może sobie bardzo ładne widoczki podziwiać. Będziesz wychodził do góry. Panie magistrze, mam tylko takie pytanko, czy mógłbym sobie zrobić tu jakąś windę? Mógłbym, dobrze, dziękuję. Ale nie na mój koszt. Nie, na mój, wszystko na mój. Ja już zapłaciłem na koszt podatnika. Tak, oczywiście. Wodę musisz sobie sam zrobić. Dobrze, wodę, prąd, tak, sam sobie podłączę. Dokładnie. Wiesz, ja tylko pozbędę się tych szczurów. Ale to jest kotek. Nie, to są szczury. Proszę pamiętać, wybijać szczury, bo tutaj się... Trafiłem go, ja go nie chciałem trafić. O, to masz teraz Windows Aplika. O, no dobra. Czyli rozumiem, że u państwa zabijanie tak zwanych szczurów to są dodatkowe punkty, tak? Dokładnie. Dobra. Tutaj jest trochę wolniejsza winda. Żeby ktoś nie rozpędził się za bardzo. No, dobrze. Witamy. I tu jest już gotowe, proszę bardzo, do budowy. Już stoi. Rozumiem, czyli od tego piętra mogę się w górę budować, byle z obsydianu, tak? Nie, koniecznie, to jeszcze ustalimy tutaj z wiceministrem infrastruktury Zachą. Zobaczymy, od jakiego boku możesz budować do góry. Na boki też możesz budować. Powiem panom tak, widoki są przepiękne. Brak jakiegokolwiek irytującego sąsiedztwa, cudowny. Czy ty słyszysz jakieś krzyki pranksterów? Jest a prank, bro. Nic. Cisza. Nawet szczury nie miauczą. Tam wiesz, co jest najlepsze? Tak. W pobliżu nie ma sklepu Paczola. Oj. To jest największa zaleta. Przepraszam, wyszedłem troszeczkę z roli, ale nie mogłem. Dobrze. Ładny widok na spawna.
Nie, naprawdę, no widoki są przepiękne. Panowie, mam tylko pytanko jedno, bo wy tak tutaj gadacie o pranksterach i tak dalej. Mam takie pytanko na koniec, czy ja tutaj wykupując u państwa lokal jestem jakoś ubezpieczony? Co tak patrzycie na mnie? Aha, czyli nie jestem. Mogę powiedzieć tylko tak. Oddaj się opiece puszka level 100. Dobra, wszystko rozumiem. Artucha też oddaj. Czyli nie jestem pod panami opieką, tylko pod opieką puszka level 100. Puszek cię uchroni. Dobrze, rozumiem. W takim razie, cóż, panowie, bardzo wam dziękuję za deal. To była czysta przyjemność. Co prawda wydałem wszystko, co miałem, ale... Aha. Dobrze, dziękuję bardzo. No i to by było chyba na tyle dzisiaj. Dzięki wielkie jeszcze raz za oglądanie. Pamiętajcie zostawić po sobie ślad na dole. I do zobaczenia, mam nadzieję, jutro. Dzięki, bye bye.